Historia współpracy z 3E to okres ostatnich 5 lat. U zarania były to kontakty czysto koleżeńskie i z jednej strony pomysł młodych finansistów na to, żeby zrobić stronę internetową, dom maklerski, oferujący inwestycje walutowe w oparciu o atrakcyjną formę graficzną, szybki, łatwy dostęp internetowy. 3E hostuje dla nas stronę internetową i odpowiada za serwer mailowy. My komunikujemy się z dziesiątkami tysięcy ludzi, z tego też względu ta forma komunikacji, dominująca w naszym przypadku, musi być zawsze drożna, a jeśli coś się dzieje, musimy mieć możliwość szybkiego zareagowania. De facto robi to tak naprawdę 3E. Są sytuacje, kiedy rzeczywiście zainteresowanie naszą stroną generuje tak duży ruch, że trzeba robić coś doraźnie, poszerzać łącze, czy też dopinać kolejne klastry serwerów. Takie rzeczy się dzieją i jesteśmy za to w pewnym sensie wdzięczni, no bo nie wszyscy są w stanie tak elastycznie zareagować. Bez dwutygodniowego wyprzedzenia. Panowie mają rezerwy, potrafią zoptymalizować proces, także to nas generalnie satysfakcjonuje. Osobowość to duże słowo. Jeśli odniesiemy to do kontekstu firm informatycznych, to staje mi przed oczami informatyk, taki quasi freak. Taki wariat w wyciągniętym swetrze, który wiele potrafi zrobić, natomiast ma problemy z komunikacją ze światem. Jeśli patrzymy na to w takich kategoriach, to tak nie jest. Panowie strze potrafią rozmawiać, potrafią zadać pytanie, potrafią odpowiedzieć na pytanie, które im się zadaje. No w pewnym sensie mają osobowość. No, mają osobowość, budują naszą tożsamość wizualną, są spójni z tym, co my chcemy. Biorąc pod uwagę to, co potrafią i to, co robią dla nas w tym trybie, w którym pracujemy, to nie jest najgorsze rozwiązanie, no bo interesowałem się innymi i rzeczywiście wypadało to na korzyść trze. Chociaż naturalnie zdarzają się rozwiązania, które będą od nich tańsze, natomiast nie kompleksowe.